Alicja z NatSoWhat po raz drugi na naszym kanale w pięknym dresie. Cześć Alicja. Hej, hej. No i jak emocje przed walką NatSu? Co prawda jeszcze trochę czasu do niej zostało, ale myślę, że cały NatSoWhat jest po prostu w szale. To prawda, no ja to wyjątkowo jestem chyba najbardziej emocjonalną tą osobą w tym projekcie. Także tak, no ja się bardzo emocjonuję. Liczę na Natalię jak najbardziej, mam nadzieję, że wygra. No kurczę, no musi wygrać, jakby nie ma innej opcji. Nie ma, musi. Dzisiaj miałyście może czas spędzić razem chociaż chwilę, bo chciałam się dowiedzieć, jak się Natalia zachowuje w dniu walki, jak to przeżywa. Szczerze, nie widziałam jej jeszcze dzisiaj. Myślę, że teraz po prostu gdzieś sobie odpoczywa, gdzieś sobie tam sama spędza czas ewentualnie ze swoim chłopakiem, więc no mam nadzieję, że się ma dobrze, no nie? Liczę, jakby trzymam kciuki i nie musimy się widzieć, żeby było dobrze. Jeśli ona tak potrzebuje, to oczywiście jakby szanuję to. A co jeśli NatSu przegra? No kurczę, no to nadal nic się nie zmieni, prawda? Nadal będzie w moich oczach jakby tą wygraną, mimo wszystko jakby, nie wiem, może to złe moje podejście, ale nawet jak przegra, to kurczę, to nic, przecież nic się nie stało. Nawet, nie wiem, no nie, no jakby ja nie przyjmuję do wiadomości, że Natalia przegra, bardzo na nią liczę, ale jeśli przegra, to jest życie, nic się nie stanie. Oczywiście, ale fajnie, że może liczyć na wsparcie tak dużej ekipy, jaką jest NatSoWhat. Chciałabym Cię zapytać o to, o czym ostatnio głośno w sieci, czy mianowicie o streamach Frania z Twoim udziałem. Powiedz mi, no nie wiem jak zadać pytania, czy jest coś między Wami, jaką w ogóle macie relację, bo różne rzeczy widać na streamie, a w realu może być zupełnie inaczej. Kurczę, ciężko mi odpowiedzieć. Ja Frania bardzo lubię, jakby ja z Franią mam taką relację tak jak widać, nic nie ukrywamy, to co widzowie widzą, tak jest moim zdaniem. Ja jestem szczera, nie jestem z Franiem, jakby co, nie jestem z nim, to nie jestem tą dziewczyną, nie wiem czy ma dziewczynę, nie mam pojęcia. A chciałabyś być? To, no kurczę, szczerze, chyba ten etap jakby ja kogoś chyba innego mam w głowie teraz po prostu, także no nie jestem w stanie chyba tak kogoś innego. No wiecie, no nie znam aż tak Frania, prawda? Się zaczerwieniłam, Jezu. No, takie tematy są sercowe. Frania jest dla mnie po prostu dobrym kolegą. Okay. I to tyle. No jak na razie, no tak jak mówię, tak jak ty, to co widać po prostu. Jeżeli kogoś innego masz w głowie, to powiedz mi, jacy chłopacy robią na tobie wrażenie? Czy to musi być ktoś z internetu? Nie musi to być ktoś z internetu. Jakby ja nie patrzę na wyświetlenia, kto jakie ma, nie wiem, jak jest, nie wiem, jak nie wiem, kto powiedzieć, ustawiony w życiu, jakby ja totalnie na to nie patrzę, po prostu. Jak się kogoś poznaje, to się od razu jakby to czuje to coś, nie patrząc na to, czy ktoś źle ma wyświetleń, czy w jaki sposób pracuje. Jeśli to się zgadza ze mną, nie robi nikomu krzywdy, why not? Po prostu. A od kiedy stałaś się popularna, to jakie masz wrażenie dotyczące osób, które poznajesz? Na przykład chcą skraść twoje serce, to ty mówisz oczywiście konkretnie o facetach. Czy na przykład widzisz w ich, nie wiem, sygnałach jakieś intencje, czy raczej inny masz zupełnie wrażenie? Kurczę. Ciężkie tematy. Filozoficzno-sercowe, taki odcinek. No ja akurat wyjątkowo mam dzisiaj taki humorek począwszy, ale no kurczę, no miałam taką sytuację, gdzie spotykałam się z kimś z internetu i ta osoba bardzo mocno mnie skrzywdziła, więc kurczę, mam mocne, nie wiem jak to powiedzieć, uprzedzenie, po prostu nie ufam tak bardzo. Tym bardziej, no nie wiem, mimo że to było już jakiś czas temu, nawet spory, to jakby zostaje w głowie. To bardziej, że byłam młodsza wtedy, miałam wtedy 20 lat. 19 lat miałam? Dokładnie, 19 lat miałam. Więc to było mocne przeżycie. Tym bardziej jeszcze nie byłam taka bardziej znana, a to jednak się odbiło w sieci. Kurczę, nie patrzę na to, ile to było wyświetleń, ale no, jeśli mam oceniać tak, nie wiem, ludzi, którzy nie wiem jak to powiedzieć, podbijali, no to nie chcę kłamać. No miałam propozycję jakby wyjść na przykładowego drinka i tak dalej, ale jako że nie piję, to też nie wychodzę. Ja też nie wychodzę z domu, nie umawiam się na randki teraz, ani nie. No nie. Tylko wyjątki robisz dla Frania. Nie. Ale ja z Frankiem nigdy chyba nie byłam na randce, tak, no nigdy nie byłam, raz na odcinku byliśmy na randce, tak to nigdy nie byliśmy na randce, także nie, Frania, jasne. Dla mnie Frania jest dobry kolego, to co widzicie na streamach tak naprawdę jest, ja teraz aktualnie mam po prostu kogoś w głowie i no. Czy ta osoba tutaj się przechadza dzisiaj po arenie w Łodzi? Tak. O kurczę, a rozmawialiście już? Nie. Nie? Nie. No to mam nadzieję, że porozmawiacie i coś z tego wyjdzie, jeżeli ten kandydat jest oczywiście godny ciebie. A, dobra, nie chcę płakać, Jezu. I takie, no. Ojejku, ale nie. Nie chciałabym cię doprowadzić do łez. Spoko, na luzie, ja mam dzisiaj taki dzień, akurat przepraszam. Dobrze, zmienię temat. Niedługo będzie, w sumie za chwilkę, już będzie walka Mai, Staśko i Maszy. Co sądzisz o tym zestawieniu? Kurczę, mega ciekawa walka. Jestem ciekawa obu dziewczyn, jak się popiszą. Maja, Staśka.
No kurczę, dobrze się pokazała w oktagonie wcześniej. Widziałaś jej łapę? Widziałam. Robi wrażenie, co? Robi wrażenie, ale Masza jest chyba wyższa od niej, więc nie wiem, ja się totalnie nie znam na walkach, więc no nie wiem, tak na logikę, tak czysto sportowo. Maja ma chyba doświadczenie większe, no to ma na pewno, a Masza jest wyższa i może mieć większy zasięg, a jak to działa na punkty, jak to, nie mam pojęcia, więc jestem mega ciekawa, tak nie wiem, nie mam pojęcia, jak może się to skończyć. Jaka będzie tu siła i technika, tego nie wiemy i tego nie wiemy też, czy może na przykład Maszy nie zje stres podczas wejścia, bo ona stresowała się na przykład z samą konferencją, gdzie Maja już miała doświadczenie. To prawda, ona wczoraj, chyba z tego co wiem, to ona jakaś chora była, ona jakoś tam, nie wiem, co się przez nerwę myślisz? Nie mam pojęcia, teraz w ogóle taki jakiś wirus panuje, no taka pora roku, no nie, że teraz są jakieś różne przeziębienia, nieprzeziębienia, więc nie wiem, mam nadzieję, że się spiszą jak najlepiej, no i że dadzą z siebie wszystko, bo jestem mega ciekawa tej walki w serii. Jestem mega ciekawa Maszy, jak da radę po prostu, czy właśnie wytrzyma stres, to wszystko, jak wytrzyma tu taką presję, prawda, która na pewno w niej siedzi. Ja również jestem ciekawa tej gali, tych walk, także napiszcie, jak podobają Wam się dotychczasowe walki, no bo już trochę pojedynków było. Teraz chyba miała miejsce walka Zony kontra Hola, kurczę, nie wiem, kto wygrał. Wiemy czy nie? Za kim byłaś? Kurczę, nie znam tych panów, więc mi też ciężko powiedzieć, czy z powodu też nie jestem w stanie powiedzieć, jeśli chodzi o walki mężczyzn. Nie umiem, jakby ja strasznie, nie, kurczę. Ja się średnio patrzę nawet na to, bo dla mnie to jest za brutalne. Bardziej lubię walki kobiet, bo nie wiem, są bardziej takie delikatniejsze. Mi się smutno robi, jak ktoś komuś coś boli. Ale no jak Natsu ostatnio, wiesz, oberwała od Lexi, no to jednak było widać jakieś minimalne chociaż ślady. Czasami nie wiem, czy widziałam też kiedyś, nie wiem, czy widziałaś takie charakterystyczne zdjęcie Zusie po walce z Lil Masti. Czy to jest masakra? To było straszne. No właśnie o to mi chodzi, że są dziewczyny, które tak, no nie wiem, lżej sobie dają, prawda? Ale są takie dziewczyny, które tak lecą na maksa, nie? I są takie dziewczyny, które, no ja bym się bała, nie miałam odwagi, wiesz, co chodzi, w ogóle nic. A no, są też mocne. Ale no, zdecydowanie, mimo wszystko wolę walki kobiet niż mężczyzn, bo nie mam psychy, żeby oglądać mężczyzn po prostu. Jasne, a już za chwilkę ta walka kobiet, także Alu, więcej Ci czasu nie zabieram. Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo wzajemnie. Pa, pa.